poznałam Kabulę, widziałam w niej ogromną siłę, ogromną determinację. Wiedziałam, że ta dziewczyna się chce uczyć, że naprawdę chce coś w życiu osiągnąć. I czułam, że warto jej pomóc, że warto dać jej skrzydła, bo tak to jest w życiu, że czasem wystarczy tak niewiele, żeby w czyimś życiu zmieniło się tak wiele. Wróciłam do Tanzanii, żeby powiedzieć Kabuli, że mam pieniądze na jej edukację. I ona powiedziała, okej, moim największym marzeniem jest zostać prawnikiem. Jest bronić ludzi takich samych jak ja, czyli wykluczonych, słabszych, a szczególnie dzieci, osób z albinizmem. No i zaczęłyśmy realizować ten plan. Znaczy zaczęłyśmy, ja tak naprawdę ją tylko wspieram w tej drodze, bo to, co Kabula osiągnęła, to jest niesamowite. Zdała wspaniale egzaminy pod koniec szkoły średniej, no i można powiedzieć, że dostała się już na studia prawnicze. Ale poza tym, że Kabula marzy o tym, żeby zostać prawnikiem i bronić ludzi słabszych, wykluczonych, osób z albinizmem, to Kabula ma też taką pasję jak śpiewanie. To śpiewanie pomaga jej się komunikować z ludźmi, wyrażać emocje, no po prostu kocha śpiewać. Jak słyszy muzykę, jest w ogóle innym człowiekiem, a kiedy śpiewa, no to tak naprawdę widać, że to płynie z jej wnętrza. A teraz zaczęła też swoją muzykę tworzyć i pisać teksty. Kabula nagrała do tej pory 10 utworów, z czego jeden bardzo wyjątkowy, pod tytułem Believe. To jest główny utwór na płycie pod tytułem Believe, taka jest nazwa całego albumu. I ta piosenka opowiada o tym, że trzeba wierzyć w siebie, nieważne co ludzie o tobie myślą, że trzeba mieć siłę, trzeba mieć nadzieję, głęboką wiarę, że możesz osiągnąć wszystko. Bo możesz, bo każdy z nas może. I ona jest tego najpiękniejszym możliwym przykładem. To jest pierwsza taka w pełni profesjonalna sesja zdjęciowa w życiu Kabuli. No i od razu okładka Vivy. Więc przyznam szczerze, emocje towarzyszące temu przedsięwzięciu są spore. Cała ekipa, make-up, stylizacja, no i w ogóle takie spore zamieszanie, ale wiem też, że Kabuli jako artystce bardzo zależało na tym, żeby opowiedzieć o swojej muzyce, o tym, dlaczego śpiewa i o tym, co chce powiedzieć światu. A Kabula chce powiedzieć światu believe, żeby wierzyć w siebie, pomimo wszystko, pomimo wszystkich przeciwności losu, które cię spotykają, możesz naprawdę osiągnąć to, o czym marzysz. I choć przyznaję, że bardzo się bałam tego przedsięwzięcia, to okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Naprawdę świetnie się bawiłyśmy. Dziękuję.